To dzisiaj jest ważna chwila dla państwa, żeby pokazać, w jaki sposób dochodzi do przejęcia telewizji. Wyłączając te TVP Info, za chwilę okaże się, że siedzi opcja rządząca z opcją rządzącą i redaktor sprzyjający określonej opcji politycznej, która jest akurat u steru rządu, więc sytuacja bezprecedensowa. Na podstawie artykułu 19 ustawy o wykonywaniu funkcji posła i senatora podejmuje interwencję, chce rozmawiać z zarządem spółki czy z panem Matuszkiewiczem. Czy pana obecność tutaj innych polityków nie jest potwierdzeniem tego, że to nie są media publiczne? Każde media, które będą zagrożone, jeżeli służby specjalne będą chciały wejść na ulicę Wiertniczą i wyrywać komukolwiek laptopa, czy wyłączać państwu laptopa, czy pani jakikolwiek pendrive'a z danymi, trzeba to samo robić. Moimi, no może nie widłami, bo to jest akurat zbyt duża agresja, ale dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z zamachem na wolne media. Nie przypominam sobie takiej obrony polityków Prawa i Sprawiedliwości. To jest zupełnie co innego, kwestia kapitałowa. Nie, ale ja wie pani, co tak się składa, jakby mogła pani, przepraszam, nie przerywać. Tak się akurat składa, że kiedy pracownicy TVN przyszli do biura poselskiego w sprawie niepłaconych składek ZUS, nie wiem, czy za panią akurat płacili, to akurat wtedy wszyscy razem stanęliśmy w obronie państwa pracowników. Niezależnie, które media będą zagrożone, niezależnie od stacji, należy bronić dziennikarzy. Tworzenie listy ludzi do zwolnienia, dziennikarzy, którzy mają być represjonowani, to są metody służb specjalnych. Jeżeli Bartłomiej Sienkiewicz... O stygmatyzowaniu, być może pan nawet nie wie, że czy nie przypomina sobie pan sobie chociażby listy dziennikarzy, którzy byli podsłuchiwani w sposób nielegalny za rządów Platformy Obywatelskiej, tak samo jak i wchodzenie do redakcji wprost. Jeżeli pan to pochwala, to ja panu mówię stanowczo, są już udostępniane listy wewnątrz Platformy Obywatelskiej, chodzą listy dziennikarzy, którzy mają być natychmiast wyrzuceni. Co więcej, jest polecenie polityczne, aby ci dziennikarze nigdzie nie mogli znaleźć pracy, tylko z tego powodu, że pracowali, byli związani... Jakby pan, przepraszam bardzo, pan jest taki dziennikarzem? Bardzo proszę, gazeta.pl. Dobrze, czy pan uważa, że przerywanie innym odpowiedzi jest czymś, co jest naturalne? Standardy, ja teraz mówię, nie, ja teraz mówię, ja teraz mówię, ja teraz mówię, a nie pan, panie redaktorze. Jeżeli pan jeżeli, ale ja odpowiadałem panu, jeżeli państwo pozwolicie, to ja odpowiem panu najpierw pytanie, a później panu odpowiem na to pytanie. To jest sytuacja bezprecedensowa. Niezależnie od tego, czy to będzie dotyczyło pana z gazety.pl, czy ulicy Czerskiej, czy ulicy Wiertniczej, czy ulicy Woronicza, sposób siłowego przejmowania przez byłego ministra spraw wewnętrznych telewizji jest czymś, co jest absurdalnym. Dlatego dzisiaj obecność polityków jest symbolem obrony wolności słowa. Ja bym naprawdę do państwa apelował, bo jeżeli się tu spotkamy, w całkiem niedługim czasie. Mam pewne informacje, które dotyczą odcięcia kilku posłów na piętrze, dotyczące wyjścia, dostępu do między innymi zejścia na dół. Są wyłączone windy. Poza tym odcięcie kanału TVP Info jest również tym świadectwem. Szanowni państwo, naprawdę apeluję do was, żebyście trochę zachowali powagi w tej sytuacji, dlatego że za... A mogę dokończyć i wtedy powiem? Dobrze. Więc dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w 2007 roku część państwa również była w takich emocjach. Tymczasem doszło do wyrywania laptopów w telewizji, w redakcji, wprost. Roku, tylko o tym, którzy posłowie na przykład zostali odcięci, skoro pan tak mówi. Dobrze, sądzę, że jak będą schodzili, to państwa poinformują, którzy posłowie, którzy dzwonili do mnie. Ja na podstawie artykułu 19 mam możliwość przeprowadzenia interwencji i pozwolicie państwo, że ją właśnie przeprowadzę. Jeżeli będą zasadnie, oni będą wychodzili, więc na pewno z państwem też będą rozmawiać. Bardzo proszę. Czy to, co się działo w mediach do tej pory tutaj w telewizji polskiej, było w porządku? Bo pan mówi tutaj, że będą zapraszani politycy jednej opcji, rządzący, tak zrozumiałam pana wypowiedź na początku. A czy nie transmitowanie żadnej konwencji partii opozycyjnej podczas kampanii wyborczej, tylko państwa konwencji, było w porządku? Szanowni państwo, no jeżeli zobaczymy na programy, to pominęła 8, minęła 20, strefa starcia, Woronicza 17, to... Rozumiem, ale no ja uczestniczyłem w debatach z politykami opozycji tylko i wyłącznie w telewizji publicznej. W telewizji komercyjnej, między innymi państwa stacji, nie mam szans pójścia do studia, dlatego że jest stworzona lista ludzi, którzy nie mogą być zapraszani z tytułu jakichś określonych... Pana, to jest nieprawda. Gazeta.pl tworzyła debatę polityczną i żaden polityk Prawa i Sprawiedliwości... Nie... Również do Wirtualnej Polski nie przyszedł żaden przedstawiciel PiSu. Ale że mogłem? Za to panowie z telewizji... Mogę? Ale jak, no to, bo ja odpowiadam na pytania, no to nie pan ma mówić. Bardzo proszę, pana redaktora prosimy tutaj z gazety.pl, jeżeli państwo... Ale dobrze, ale mogę odpowiedzieć? Właśnie, ale mogę odpowiedzieć, panie redaktorze?
chciałem Państwu zwrócić uwagę, że po pierwsze odnoszę się do stacji TVN, która określoną grupę polityków eliminuje. W przeciwieństwie do stacji TOK FM, jeżeli chodzi o ulicę Wiertniczą, uczestniczyłem w wielu debatach, odpowiadając Panu, do gazety również, między innymi do redaktora Gątka uczestniczyłem. Więc jakbyście mogli Państwo nie mieszać tych wątków. Nawet jeżeli są uwagi co do funkcjonowania tak samo, jak i do określonego przekazu, to nie jest to powód do siłowego przejęcia telewizji i nie jest to powód do tworzenia takiej atmosfery, że w tej chwili były minister spraw wewnętrznych chce za wszelką cenę wprowadzić tutaj funkcjonariuszy politycznych, którzy mają stworzyć określony przekaz polityczny dla Donalda Tuska. Nie bez przyczyny w pierwszych dniach urzędowania likwiduje się Centralne Biuro Antykorupcyjne w sensie takim linii, która była do tej pory, czyli zwalczania przestępczości korupcji, zlikwiduje się CBA jako instytucję i kolejnym krokiem jest telewizja publiczna. Ja naprawdę nie mam nic do żadnego dziennikarza, ale apeluję, żeby bronić każdego dziennikarza, który będzie dyskryminowany z tytułu pracy i pokazywania prawdy. Nie podobało mi się wiele rzeczy w różnych kanałach, różnych telewizji, ale nie jest to powód do tego, żeby w taki sposób przejmować telewizję i żeby wyłączać w pierwszych dniach urzędu. Uchwała, która została podjęta, jest jednym wielkim wstydem i nie powinna nigdy mieć miejsca w parlamencie. Czy jeszcze jakieś pytania? Sami Państwo wiecie, posłowie do mnie zatelefonowali, że między innymi część grupa posłów, o których Pan pyta, tak, ale nie chciałbym w tej chwili, bo czuję się tutaj w ich imieniu mówić, kto jest na górze, zwrócili mi uwagę, że są w tej chwili odcięci i doszło do pewnych sytuacji.